Dzień dobry Państwu, witam na konferencji prasowej radnego Rady Miasta Niezależnego, mojej, Romana Sarnowskiego. Tematem konferencji jest tutaj za mną ten wycięty las tak naprawdę i zasadnicze pytanie, takie dość może sarkastyczne, ale czy leci z nami pilot, bo to naprawdę pojawiło się w przestrzeni publicznej. Pytanie do mnie, właściwie nie publicznie, pytanie do mnie skierowane przez mieszkańców Grudziądza. Czy wiem coś o zbiornikach retencyjnych, które będą budowane w Grudziądzu? No i powiedziałem, że nie wiem nic, no pomimo tego, że jestem radnym, nie wiem, ale obiecałem, że temu tematowi się przyjrzę. Jak wskazano mi lokalizację tych zbiorników, czyli tutaj jednego i drugi tam dalej, to trochę oniemiałem, ale zacząłem szperać w dokumentach. Zaprzyjaźnione mi osoby pomogły mi w tym. No i okazuje się, że, bo tak naprawdę, mieli Państwo, ten film, który nagrała telewizja miejska, TVSM, w spółdzielni mieszkaniowej, w którym w tamtym czasie, czyli w 2023 roku, kiedy do tego wyrębu tutaj doszło i było pewne oburzenie społeczne i wyszedł tutaj pan leśniczy i zapewniał nas, że ani stacji paliw, ani parkingu tutaj nie będzie, że ta wycinka ma charakter tylko walki tak naprawdę z kornikiem i ze słabym stanem tego lasu. Zapewniał nas, że tu powstanie nowy las, że pozyskano środki z takiego podmiotu Rainforest Action. Pozyskano 25 tysięcy różnego rodzaju drzew liściastych, bo chcą przemienić ten las jak gdyby z iglastego, z tych sosen ponad stuletnich na las iglasty, liściasty, i za 40 tysięcy posadzono tutaj w tym miejscu 25 tysięcy drzew. No i wtedy, w tamtym czasie, te wyjaśnienia mogły ludzi wprowadzić w taki stan aprobaty tego, no bo rzeczywiście, jeżeli ten kornik był, trzeba z nim walczyć, to po prostu takie decyzje, a nie inne podjęto. Czy skutecznie zwalczono tego kornika, to nie wiemy, ale wiemy na pewno, bo zacząłem, tak jak Państwu mówiłem, sprawdzać dokumenty i co się okazuje, że w momencie, kiedy tutaj wycinano ten las, to Urząd Miejski w Grudziądzu, Wydział Budownictwa i Planowania Przestrzennego, wystawił ogłoszenie, które wywieszono 3 stycznia 2023, a zdjęto 18 stycznia 2023 roku. I w tym ogłoszeniu już czytamy: budowa dwóch zbiorników retencyjnych infiltracyjnych wód opadowych. Dwóch zbiorników, czyli konkretnie ten ZB1 i ZB3. Tam w planach ponoć wcześniej było więcej tych zbiorników. Także już o tym wiedziano tutaj. Wtedy, gdy pan leśniczy wypowiadał się tutaj i dementował pogłoski, że tu będzie coś budowane, że czy stacja, czy parking, to już wydział, Urząd Miasta prowadził jakieś plany, wizję tego, że w tym miejscu powstaną zbiorniki retencyjne. I co się dzieje? Po tej wypowiedzi pana leśniczego doszło tutaj w kwietniu, ja dzisiaj sprawdzałem, przeszedłem się tutaj obrzeżem tego lasu, rzeczywiście są tu posadzone młode drzewa i na wniosek, na dalsze ogłoszenie wywieszono kolejne ogłoszenie, to już ono było wywieszone 17 lipca 2023 roku, też dotyczące tej infrastruktury deszczowej, bo ona będzie tutaj rozbudowywana, te zbiorniki mają przechwycić wodę, żeby nie dochodziło do podtopień. I tu od razu zwrócę na to uwagę, nie mam nic do tego, że te zbiorniki może są rzeczywiście potrzebne, na pewno są, bo nieraz rzeczywiście w mediach możemy oglądać, jak tonie Chełmińska. Te zbiorniki są potrzebne, tylko czy została zachowana właściwa w kolejność w wydaniu tej decyzji, którą wydano 19 stycznia 2024 roku o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczących tej inwestycji na wniosek pełnomocnika, którego ustanowiły wodociągi, bo tą inwestycję zarządzać będzie Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia i to jest ich inwestycja, czyli spółki miejskiej. Wydziały o tym wszystkim wiedziały, a pozwolono tutaj skorzystać z tego granta, to co wcześniej wspomniałem, i posadzić 25 tysięcy drzew, które teraz najprawdopodobniej, część na pewno z nich, bo zapoznałem się z obszarem tej inwestycji, on jest dość duży, tu jest działka numer 20, konkretne obręby i tak naprawdę aż tam do tej praktycznie torowiska,
tutaj te ościenne drogi, tu będzie plac budowy, tu zgodnie z tą decyzją środowiskową kolejne 41 drzew będzie wycięte w tym miejscu. Mówi się tak lakonicznie o wycięciu drzew do 5 lat. W różnych miejscach tej decyzji, w różnym obrębie to jest podnoszone. Raz przy zbiorniku ZB1, raz przy zbiorniku ZB3. Jak czytamy się literalnie w punkt 16 i 17 tej decyzji, to tam jest opisane wprost, że przy zbiorniku ZB1B 41 drzew i przy zbiorniku ZB3B będą wycięte drzewa i krzewy w wieku do 5 lat. A co z tymi drzewami małymi tutaj posadzonymi, te 25 tysięcy drzew za 40 tysięcy złotych, bo taki grant to są słowa leśniczego, które tu w tym miejscu, w tym programie, który miał uspokoić jak gdyby emocje, został wygłoszony. I dlaczego to sformułowanie, czy leci z nami pilot? No bo to się wszystko dzieje w obszarze jednego urzędu. Jeżeli leśniczy urzędnik miasta wychodzi i mówi, że tu nic nie będzie budowane, a już te decyzje idą, to jaki jest obieg informacji w urzędzie? I to są pytania otwarte. Teraz pytanie zasadnicze, czy ten grant, ten Rainforest Action, ta firma będzie żądała, no bo przecież dali pieniądze, to oczekują efektu. To jest akcja Lasy Deszczowe, czyli przeciwdziałanie tutaj tym różnym sytuacjom wsiąkania tej szybkiej wody, i te drzewa miały zapobiegać jak gdyby, a teraz te zbiorniki retencyjne będą wchłaniały tą wodę. No trudno to wszystko zweryfikować. Taką odpowiedź ja daję mieszkańcom, że będą tu zbiorniki, tym co się mnie pytali, rzeczywiście będą tu zbiorniki retencyjne. Czy będzie wycinany jeszcze las? Tak, będzie w tym miejscu 41 drzew. Co z tym młodym lasem? Nie znam odpowiedzi. To musi leśniczy odpowiedzieć na te pytania, które mieszkańcy zadają. I to tak naprawdę pokrótce tyle. Tutaj też takie znamienne, bo w tej wypowiedzi pana leśniczego było napisane, żeby powiedziane, że będziemy dbać o tą uprawę. No sami państwo widzą, że to zarasta całe. No, nie widać tych drzew nawet gołym okiem, jak się spojrzy. Trzeba się wkomponować i szukać ich. Tu miało powstać nowe ogrodzenie. I teraz pytanie, czy to nie powstaje i nie jest koszone, bo wiemy już, że będzie kopane, czy po prostu za chwilę gdzieś tam może ktoś te czynności obiecane utrzymaniu tego gospodarstwa, tego lasu młodego, będzie to zrealizowane. I to tak naprawdę tyle. Tu jeszcze nowe światło też pada na pewną sytuację, o której też trzeba mówić, którą ja się zajmuję i też obserwuję te wszystkie działania ratusza związane z GBO i z sadzeniem drzew w mieście. No bo ja przecierałem oczy, najpierw szukałem w tych różnych doniesieniach 40 tysięcy za 25 tysięcy drzew i się okazuje, że ta firma jeszcze sadziła. No to aż się prosi, żeby ta sama firma partycypowała w GBO, bo jeżeli my w GBO za jedno drzewo sadzimy, liczymy 1000 zł, 300 drzew, 300 tysięcy w GBO schodzi na te projekty, no to pytanie jest proste, dlaczego ta firma na przykład nie partycypuje w GBO, dlaczego tu te ceny drzewa, i to mówimy o metrowych, bo sam leśniczy tu wspomniał w tym reportażu, że te drzewka są metrowe. No z GBO są dwumetrowe, to można by przyjąć, że za tą kwotę by można kupić 10 tysięcy drzew dwumetrowych. W Grudziądzu nastała tak się dzieje od lat, że wszystkie te takie pomysły mieszkańców realizowane są przez system ten GBO, Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego. Otóż okazuje się, no bo mnie wybrali mieszkańcy Grudziądza. 399 mieszkańców na mnie głosowało i jak teraz dostałem takie pismo z biura rady, że radni mogą do 31 sierpnia 2024 roku zgłosić do swoich komisji Rady Miejskiej, ja zasiadam w Komisji Bezpieczeństwa, Edukacji i Mieszkaniowej, swoje pomysły, które chcą włączyć do budżetu. Dlatego apeluję do państwa, podam swojego maila tego służbowego r.sarnowski@grudziac.pl, że jeżeli państwo gdzieś widzą, czy w obszarze edukacji, czy jakaś klasa jest do pomalowania, czy klatki schodowe, czy gdzieś rzeczywiście potrzeba boiska, czy jakiegoś urządzenia, czy przejścia dla pieszych, bo na pewno zgłoszę już dwa przejścia na Kalinkowej, bo mieszkańcy prosili i skorzystam z tego uprawnienia, które daje właśnie to stanowisko radnego i możliwość zgłoszenia do komisji, w której zasiadam,
wniosku o wprowadzenie do budżetu takiego czy takiego zadania. Dlatego apeluję, żeby też z tej formy skorzystać i nie czekać na GBO, bo tam jesteśmy zdani na los przypadku. Czy będą głosy, czy mieszkańców przekonamy, czy oddadzą głosy, czy nie. Wiele projektów tonie po prostu z tej jak gdyby nieudolności tego systemu, no bo rzeczywiście mieszkańcy nieraz na jakieś zacne cele nie oddają głosów, a na przykład plaża nad Wisłą zdobyła tyle głosów, że to została zrealizowana i wszyscy psioczą, że po co, no ale tak się zadziało. No to jeżeli mają Państwo jakieś pomysły, to apeluję o to, żeby do mnie, do radnego, mail podany, wysłać jakieś wnioski, co Państwo by widzieli w obszarach bezpieczeństwa. Tutaj na przykład nawet, nie wiem, przywrócenie funkcjonalności tego przejścia na Fortecznej, bo prosimy, błagamy, są nagrywane filmiki, są robione reportaże i przejścia jak nie ma, tak nie ma. Wczoraj jechałem, ono dalej nie działa. To tyle. Mówimy o tych dwóch tutaj mają powstać, czy to ma, orientuje się Pan, że decyzja już została podjęta, one na pewno powstaną i to nie jest jakaś analiza, ale te miejsca są wyznaczone. I to została wydana decyzja środowiskowa. No decyzję środowiskową wydaje się chyba pod konkretną już inwestycję. Nie? To nie jest tak, że ktoś to wnioskował. Najpierw tam przecież było uzupełnianie wniosków, bo jak się wczytamy w uzasadnienie tej decyzji środowiskowej, to tu już opisane konkretnie jest, co mają robić. Jak mają robić, jak te drzewa zabezpieczyć, jak mają być spaliny, tutaj te ropopochodnie, jakieś tam nieczystości odprowadzane, płuczka, jak będą tutaj jakieś odwierty robione, to wszystko już jest w decyzji opisane i tutaj można nawet, ja to może pokażę, tutaj jest taki harmonogram, to się nazywa, załącznik do decyzji, charakterystyka przedsięwzięcia. Tu jest wszystko opisane już, jaki ten zbiornik będzie, jaką ma mieć głębokość, jaką wysokość. To już są założenia inwestycyjne i to się dzieje. To się dzieje na konkretnych już działkach, w konkretnych miejscach. Ba, nawet można jedno zdanie wyczytać w raporcie o stanie miasta. Można jedną taką zdanie wyczytać właśnie w sprawozdaniu miejskich wodociągów i oczyszczalni, gdzie jest zapisane, że zakończono budowę już tam, projektowanie tych magistral, które mają tą wodę odprowadzać do Wisły. Także to nie jest nic, że to jest, to po prostu to się dzieje i teraz pytanie, co z tymi drzewami, co z tym wszystkim, czy taki ma być obieg informacji i czy rzeczywiście na poziomie planowania inwestycji wszystko działa, bo w lipcu bodajże 2023 roku zostało wprowadzone takie zarządzenie, ono ma numer 263, tak mi się wydaje, dzisiaj je sobie czytałem. To jest zarządzenie, które dotyczy właśnie tych inwestycji, to ono tutaj jest o tym mowa, zaraz znajdę, to jest moment odszukać. To jest zarządzenie, które mówi o planowaniu inwestycji właśnie w zakresie tego środowiskowego zabezpieczenia, o strategii. To się nazywa zarządzenie, tak, 263 z 2003 roku prezydenta, przyjęte zostały standardy ochrony zieleni przy planowaniu i realizowaniu inwestycji. No dobrze, że taki dokument powstał 10 maja 2023 roku. To może tłumaczyć, dlaczego tej strategii nie było przed tą datą, czyli w styczniu, kiedy tu była ten zręb rąbiony i kiedy leśniczy podejmował decyzję o pozyskiwaniu środków, sadzeniu drzew. No coś nie zadziałało.